oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl brzą. Hastowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki wycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg i wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwiękach minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Szanowni Państwo, dostojni goście, mieszkańcy Bielawy, szanowni kombatanci, króciutko, mamy szczególną pogodę, jest bardzo, bardzo gorąco. Warto pamiętać, to też był wtorek, też było gorąco, też było upalnie. 9 tygodni, kapitulacja 3 października, też we wtorek. Wiele wątków. Ogromne straty, 200 tysięcy, prawie 200 tysięcy poległych. Ogromne nadzieje na początku, bo przecież walka zbrojna przeciw okupantowi. Wszyscy oczekiwali, że front zbliżający się włączy się w walkę. Polacy, którzy szli z frontem, chcieli, decyzje Stalina były inne. A więc pełen dramatyzm tamtej sytuacji. Bardzo dziękuję Państwu, żeście przyszli pomimo upału, żeby chociaż przez chwilę uczcić pamięć naszych przodków, bohaterów, uczcić pamięć i wyjść z tego spotkania ze szczególną refleksją, czym to powstanie było. Było walką o honor, było pełne nadziei, zwłaszcza pierwsze 2 tygodnie. Było próbą zabezpieczenia, uchronienia przed zamianą jednej okupacji w drugą okupację. Wiemy, niestety nieudaną próbą. Było walką o godność i o honor. Było przykładem męstwa, szczególnego bohaterstwa ludzi, którzy w większości, którzy mieli w perspektywie dopiero całe życie. Wiemy, pamiętamy, młodzi ludzie ginęli i 12-15-letni, 17-letni. Pamięć od nich, o ich postawie powinna być w naszych sercach i naszym obowiązkiem jest tą pamięć kultywować i przekazywać innym. Z taką proszę, zachęcam, jestem przekonany, że wyjdziemy z taką refleksją z tej krótkiej uroczystości. Szczególnie dziękuję właśnie panom kombatantom. Cieszę się bardzo, że też jest z nami ksiądz proboszcz, że są państwo z policji, ze straży miejskiej, dyrektorzy instytucji, dyrektorzy szkół, przedstawiciele sił politycznych. I cieszę się i bardzo dziękuję, że są z nami dzieci i są harcerze i przedstawiciele osób represjonowanych i kombatantów. Jeszcze raz dziękuję. Poprzez złożenie kwiatów i zniczy oddajmy hołd powstańczym bohaterom.
Proszę o złożenie kwiatów w delegację w imieniu posłanki na Sejm Rzeczpospolitej, pani Anny Zalewskiej. Zapraszam delegację miejską w składzie przewodniczący Rady Miasta, burmistrz miasta oraz pani burmistrz. Złożenie kwiatów delegację bielawskich kombatantów. Zapraszam Związek Inwalidów Wojennych w Dzierżoniowie. Zapraszam delegację cechu rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości w Bielawie. Proszę o złożenie kwiatów delegację Związku Harcerstwa Polskiego 32. Drużyny Harcerskiej Tomcia. Zapraszam delegację z Klubu Radnych Porozumienie dla Bielawy Piotra Łyżwy. Zapraszam delegację Klubu Radnych Niezależnych.
złożenie kwiatów przedstawicieli Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości oraz Młodzieżówki PiS. Zapraszam reprezentantów Platformy Obywatelskiej w Bielawie. Proszę o złożenie kwiatów przedstawiciela Bielawskiego Ruchu Obywatelskiego. Zapraszam reprezentację Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty. Złożenie kwiatów delegacji Zespołu Ośrodków Wsparcia. Zapraszam przedstawiciela Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zapraszam przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proszę o złożenie hołdu delegacji Stowarzyszenia Świętej Agnieszki. Zapraszam delegację parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie.
złożenie kwiatów przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Bielawy. Zapraszam delegację Komendy Policji w Bielawie. Zapraszam przedstawiciela Bielawskiej Straży Miejskiej. Zapraszam delegację z Gimnazjum nr 3 w Bielawie. Złożenie kwiatów przedstawicieli Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie. Wodnym słowem.